Jezu otoczony rzeszą, kalek ślepców trędowatych, ciał niemocą naznaczonych, dusz błądzących po bezdrożach. Tak jeden z hymnów chrześcijańskich opisuje Pana Jezusa i Jego otoczenie. Nie ma przy Nim bogatych, wpływowych i tych, którzy coś znaczą w świecie. Są przy Nim ludzie chorzy, słabi, odrzuceni, pogardzani, ci, którzy często zmagają się ze swoim losem. Kiedy patrzymy na taki obraz Pana Jezusa, rodzi się w nas pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza chorobę? To ważne pytanie, bo w gruncie rzeczy każdy z nas jest chory. Wiemy, z czym wiąże się chorowanie. Kiedy popatrzymy na Ewangelię o uzdrowieniu Bartymeusza, odpowiedź przychodzi sama. Choroba jest często jedynym sposobem, aby dotrzeć do człowieka, aby wzbudzić w nim wiarę. Po drugie, dzięki chorobie uświadamiamy sobie, jaki jest prawdziwy los człowieka. Przecież nasz wielki Jan Kochanowski pisał: szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się popsujesz. Człowiek dopiero w sytuacji granicznej uświadamia sobie, jaki jest jego prawdziwy los. Bóg jednak jest przedziwny w swoim działaniu i często tam, gdzie dopuszcza kalectwo, wyostrza inne zmysły. Dlatego ludzie niewidomi słyszą lepiej, ludzie głusi widzą lepiej. Tak to Pan Bóg wyrównuje straty i tak też dzieje się w Ewangelii świętego Marka. Bartymeusz to człowiek niewidomy, ale słuch ma całkiem dobry. Zauważmy, że Ewangelia mówi o tym, że usłyszał, że Jezus do niego idzie. Dzisiaj, kiedy wszechobecny beton zalewa miasta, usłyszenie kogoś, że idzie, to żaden problem. Ale trudno jest usłyszeć chód człowieka, który idzie po piasku, po nieubitej drodze. Bartymeusz jednak go słyszy, a słyszy go tylko dlatego, że nie widzi i słuch ma wyostrzony. Jego przekleństwo staje się błogosławieństwem. Bóg posługuje się naszymi zmysłami, bo sam też widzi, słyszy i czuje. Stary Testament opisywał bożków pogańskich jako tych, które mają uszy, ale nie słyszą, mają oczy, ale nie widzą, mają nozdrza, ale nie czują zapachu. Nie taki jest nasz Bóg. Nasz Bóg widzi, słyszy i czuje. Dostrzega też Bartymeusza. Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Bartymeusz woła Jezusa. Mówi tak: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. To dziwne zdanie, dlatego że w powszechnej opinii Jezus nie jest synem Dawida, ale synem Józefa z Nazaretu. Dlaczego Bartymeusz wspomina go tym tytułem? Otóż dobrze pamięta, że Stary Testament obiecuje nadejście Mesjasza, który będzie potomkiem Dawida. I co będzie robił ten Mesjasz? Niewidomi przejrzą dzięki niemu, głusi usłyszą dzięki niemu. To właśnie do tej obietnicy odwołuje się Bartymeusz. Woła go jako syna Dawida, bo wierzy, że wypełni swoją obietnicę. Ciekawa jest też reakcja ludzi. Wielu przeszkadza to, że Bartymeusz tak głośno krzyczy. On jednak jeszcze głośniej woła: Synu Dawida, ulituj się nade mną. I w tym momencie staje się rzecz niezwykle wzruszająca. Jezus zatrzymał się, powiedział stop całemu pochodowi, który z nim idzie, i mówi: zawołajcie go. I rzeczywiście Bartymeusz przychodzi do Jezusa. Kim jest ten Bartymeusz? To człowiek, który nie widzi, ale bardzo dobrze słyszy. I Jezus zadaje mu dziwne pytanie. Przecież to jest aż nazbyt oczywiste, że człowiek niewidomy chce odzyskać wzrok. A Jezus zadaje pytanie: co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedź Bartymeusza jest jeszcze bardziej niezwykła. Mówi: Rabbuni, abym przejrzał. Nie mówi: zwróć mi wzrok, chcę przejrzeć. Pierwsza część jego odpowiedzi, Rabbuni,
To złamanie pewnego tabu. Nikt tak do Jezusa nie mówi. Nawet jego najbliżsi współpracownicy nigdy nie odważyli się do niego powiedzieć: mój kochany nauczycielu. Tak powiedziała do niego Maria Magdalena przy zmartwychwstaniu. Dlaczego? Bo go kochała. Bartymeusz kocha Jezusa. To dziwne. Jak można pokochać kogoś, kogo się nie widzi? A jednak, dzisiaj, kiedy żyjemy w dobie internetu, wydaje się to bardziej prawdopodobne. Ludzie poznają się przez internet i potrafią się w sobie zakochać, mimo iż się wcale nie widzą. Kim zatem jest Bartymeusz? Kim jest ten, kto nie widzi, a bardzo kocha? My wszyscy jesteśmy Bartymeuszami. Nie widzieliśmy Pana Jezusa, a jednak bardzo Go kochamy. Nikt z nas Go nie zobaczył, tak jak widzieli Go apostołowie, a tylko o Nim słyszeliśmy i to z tego słyszenia o Nim zrodziła się nasza miłość. Pokochaliśmy człowieka, którego nigdy nie widzieliśmy. Każdy z nas jest Bartymeuszem. Druga część odpowiedzi Bartymeusza, żebym przejrzał, to świadectwo jego wiary. Wiara uzdalnia do widzenia. I właściwie Bartymeusz mógł zostać niewidomym, bo on zobaczył, kim jest Jezus, że jest prawdziwym Mesjaszem, że jest Jego Zbawicielem. Jezus chwali go, mówiąc: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Czyli dokonała się tutaj rzecz najbardziej oczywista, którą widzą ludzie wierzący. Wiara uzdrawia człowieka. I aż ciarki przechodzą, kiedy czytamy ostatnie zdanie Ewangelii: Bartymeusz natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Przejrzał, bo uwierzył. I szedł za nim drogą, to znaczy stał się chrześcijaninem. Bóg uzdrowił go po to, aby odkrył zbawienie, a nie po to, aby był zdrowy. Bóg często nie zabierze nam choroby, bo jest jedyną drogą dotarcia do naszych serc. Jeżeli ma się dokonać nasze uzdrowienie, to tylko po to, aby doprowadzić nas do zbawienia. Bartymeusz jest uczniem Pana Jezusa, człowiekiem, który nie widział, ale usłyszał. Usłyszał i bardzo pokochał. Warto dzisiaj zastanowić się nad tą refleksją. Kochamy Pana Jezusa nie dlatego, że Go zobaczyliśmy. Kochamy Go, bo o Nim słyszymy i wiemy, że jest dobry, miłosierny, kochający, że gdy przyjdzie odpowiedni moment, wypełni w naszym życiu obietnicę. Przejrzymy, usłyszymy, poczujemy, zobaczymy więcej niż ci, którzy mają oczy.